Jeżeli kobieta, z którą się spotykasz, powiedziała tobie, bądź mówi tobie regularnie ostatnimi czasy, że ona chyba jednak nie jest gotowa na związek, że ona chyba jednak musi być sama, że to nie jest po twojej stronie, że jesteś świetnym facetem, ale po prostu ona nie jest gotowa i chyba musi się w tym momencie skupić na sobie. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, bądź jeżeli kobieta powiedziała tobie w przeszłości tego typu słowa, koniecznie obejrzyj ten materiał do końca, gdyż najprawdopodobniej, podkreślam, najprawdopodobniej jej słowa nie mają wiele wspólnego z tym, że ona nie jest gotowa na związek, ale mają znacznie więcej wspólnego z twoją postawą w tej relacji, a konkretnie z twoim nadmiernym zaangażowaniem emocjonalnym od początku tej relacji. Opowiem tobie, z czego to może wynikać i również jak sobie radzić w takiej sytuacji. Zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym początku dosłownie dwa słowa wstępu. Panowie, jeżeli chcecie wreszcie uniezależnić się od poznawania kobiet przez internet, jeżeli chcecie wreszcie zacząć poznawać piękne kobiety na tym poziomie atrakcyjności, do którego prawdziwie aspirujecie na żywo, to jest już dostępny mój kurs na temat poznawania kobiet na żywo. Kurs, w którym nauczę was wszystkiego w tym temacie. Kurs, w którym pokażę wam również moje podejścia, moje rozmowy. Nauczę was podchodzenia, zagadywania, flirtowania i wielu innych rzeczy. Ale nie będę wam opowiadał więcej w tym materiale. Pozostawię wam link do mojej strony poniżej. I również zachęcam was do tego, abyście obejrzeli poprzedni materiał na moim YouTubie na temat tego, jak zabrać się właśnie za poznawanie kobiet na żywo. Również podlinkuję go wam w opisie. A tymczasem przejdźmy do sedna tego materiału. Co jeżeli kobieta mówi tobie, że ona nie jest gotowa na związek, że to chyba idzie zbyt szybko, że ona chyba jest w tym momencie na takim etapie życia, gdzie chyba jednak warto by się było skupić na sobie. Posłuchaj. Fakty są takie, że jasne, oczywiście, że kobieta może być na takim etapie życia, gdzie faktycznie nie szuka ona związku. Kobieta może być po dłuższym związku, może być świeżo po rozstaniu, może być również na etapie życia, gdzie jest przemęczona facetami, może być również w takiej sytuacji, gdzie została mocno skrzywdzona przez byłego partnera, została zostawiona i po prostu nie szuka ona na tym etapie związku. Czy taka sytuacja może mieć miejsce? Jasne. Natomiast, posłuchaj, jeżeli kobieta pozna mężczyznę, który potrafi, mówiąc metaforycznie, przyciskać wszystkie jej guziki, mężczyznę, który wie, jak prowadzić relacje, mężczyznę, który robi to powoli, ale konkretnie i ze zdecydowaniem, to wszystkie te gadki, o których powiedziałem tobie przed chwilą, idą do lamusa i nie mają żadnego znaczenia. Jeżeli zastanawiasz się, jak to, to pomyśl, czy nigdy nie byłeś świadkiem sytuacji, w której kobieta mówiła facetowi, że ona nie jest teraz gotowa na związek, ona się teraz musi skupić na sobie, a nagle dwa tygodnie później, miesiąc później, ktoś ją widział idącą za rękę z innym facetem. Może ty byłeś tym facetem, może ty byłeś tym facetem, którym ona to powiedziała, a może któryś z swoich kumpli był w takiej sytuacji, na pewno nie jeden z was w takiej sytuacji się znalazł, bądź nie jeden z was taką sytuację doświadczył. Więc panowie, pamiętajcie, to co kobieta wam mówi, ma drugorzędne znaczenie. To co ma największe znaczenie, to jest to co kobieta robi, więc nie możesz zwracać aż tak wielkiej uwagi na jej słowa. Jej słowa w tym konkretnym przypadku są najprawdopodobniej odzwierciedleniem twojej postawy w tej relacji. Więc pomówmy w tym momencie na temat tego, dlaczego ona potencjalnie powiedziała tobie coś takiego. Posłuchaj. Jeżeli kobieta powiedziała tobie coś takiego, to najprawdopodobniej doszło między wami do kilku spotkań. Może nawet doszło do pocałunku, kto wie. Może nawet doszło między wami do seksu. Więc, skoro doszło do spotkań, skoro doszło do pocałunków, może nawet do seksu, to jeszcze przed chwilą spotykanie się z tobą nie było żadnym problemem, tak? Co się teraz stało? Nagle ona zdała sobie sprawę, że nie jest gotowa na związek? Nie! Najprawdopodobniej ty, mój drogi, niestety, pokazałeś jej swoją postawą, że jesteś zbyt wkręcony, że za bardzo się nakręcasz
na nią emocjonalnie i ona po prostu się przestraszyła. Czego się przestraszyła? Przestraszyła się, że za moment będzie miała na plecach zakochanego faceta, kiedy ona jeszcze nic nie poczuła. Przestraszyła się, że za moment może mieć na plecach faceta, który nie daje spokoju i który będzie ją po prostu zamęczał uczuciowymi deklaracjami, które będzie od niej po prostu czegoś oczekiwał, kiedy ona jeszcze nie jest gotowa. Jeszcze to znaczy, że jeżeli prowadziłbyś te relacje powoli, bez tak dużego zaangażowania emocjonalnego, wcale nie jest powiedziane, że za 2-3 miesiące nie bylibyście formalnie parą. Posłuchaj, dlaczego kobieta powiedziała tobie coś takiego? Przeanalizujmy kilka potencjalnych zachowań po twojej stronie. Oczywiście, aby w pełni rzetelnie odpowiedzieć, trzeba byłoby rzucić okiem na wasze spotkania, na waszą komunikację i także trzeba byłoby przeanalizować waszą relację pod kątem najistotniejszych obszarów. Jeżeli chcesz, abym wsparł cię kompleksowo w tym temacie, napisz do mnie maila. Natomiast pokrótce. Posłuchaj, tego typu zachowań jest wiele, tak? Jednym z nich może być to, że jesteś po prostu znacznie bardziej zaangażowany niż ona. Więcej piszesz, znacznie więcej inicjujesz. Cały czas się z nią kontaktujesz, cały czas potrzebujesz być z nią w kontakcie, tak? Codziennie się z nią kontaktujesz, nie ma żadnych dni przerwy, nie ma żadnego dnia przerwy, aby dać jej odrobinę przestrzeni, aby dziewczyna mogła zastanowić się, kim ty dla niej jesteś. Macie ciągle kontakt. Kolejna sprawa. Może zacząłeś przebąkiwać jej, że fajnie by było wreszcie sobie znaleźć kobietę do związku. Może zacząłeś jej w ogóle mówić, że ona jest taką świetną kobietą, że idealna do związku, tak? Może zacząłeś jej mówić, że coś do niej poczułeś, że się zauroczyłeś, że się zakochałeś. Mam nadzieję, że nie powiedziałeś jej, że ją kochasz po 5 spotkaniach, chociaż wiem, panowie, że w przypadkach niektórych z was również zdarzają się takie sytuacje. Jeżeli kobieta nic nie powiedziała tobie na temat swoich uczuć w twoim kierunku, jeżeli kobieta nic tobie nie mówi na temat tego, że się stęskniła, kim ty dla niej jesteś, kim wy dla siebie jesteście, nie powinieneś przywoływać tego tematu. Zwyczajnie ją przestraszysz i spłoszysz. Potencjalnie również rozmowa była neutralna, rozmowa była jałowa, poprawna, zachowawcza, ale niestety koleżeńska, bez elementów flirtu, bez elementów droczenia, przekomarzania i po prostu kobieta nie czuje iskier i mówi tobie w odpowiedzi, że ona w tym momencie jednak musi skupić się na sobie, że ona w tym momencie nie jest gotowa na związek, bo nie powie ona tobie wprost, że nic nie czuje, że rozmowa jest jałowa jak flaki z olejem, bo nie będzie ona chciała sprawiać tobie przykrości. Takie są po prostu kobiety. Kobieta powie tobie, że nie jest gotowa na związek, że to jest po jej stronie, że to nie jest twoja wina, że ty jesteś świetnym kolesiem, a tak naprawdę potencjalnie również wasza rozmowa, wasza komunikacja jest jałowa, zbyt zachowawcza. Posłuchaj, powodów mógłbym wymienić tobie naprawdę wiele, natomiast przejdźmy dalej. Co w takiej sytuacji zrobić? Posłuchaj, najgorsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to przede wszystkim zacząć z nią logicznie dyskutować, namawiać ją. Ale jak to? No, Kamila, przecież mamy tyle wspólnego. No jak? Ty się interesujesz podróżami, ja również. Czytamy te same książki. No jak to? Myślisz, że to nie wyjdzie? Nie? Może jednak, spróbujmy. Albo jeszcze inna sytuacja, tak? Zaczniesz ją pytać, ale dlaczego? Przecież wszystko było ok, spotykaliście się, co się zmieniło, tak? Przecież ona nie jest gotowa na związek, no przecież byłoby tak fajnie, macie tyle wspólnych zainteresowań. Tego typu gadki, tego typu komunikacja tylko i wyłącznie pogorszy sprawę. Jeżeli komunikujesz się z kobietą w ten sposób, to na pewno doskonale już wiesz, jaka była odpowiedź z jej strony. Odpowiedź była taka, że pewnie już tej kobiety w twoim życiu po prostu nie ma. Dlatego, że logiczna dyskusja, logiczna próba przekonania jej, namówienia jej po prostu nie działa, tak? Ona nie oddziaływuje na nią emocjonalnie. Ona nie jest w stanie nastawić się do tego, co czuje. Albo to czuje, albo tego nie czuje. Nie jesteś w stanie nastawić się do uczucia. Jesteś w stanie nastawić się optymistycznie do jakiejś sytuacji w twoim życiu, ale nie jesteś w stanie nastawić się do tego, co czujesz. Albo to czujesz, albo tego nie czujesz. Więc jak się zachować? Posłuchaj, przede wszystkim w takiej sytuacji to zależy, tak? To zależy, na ile przeinwestowałeś w takiej sytuacji emocjonalnie, tak? Bo jeżeli ty jej już powiedziałeś, że ją kochasz, bądź że się zakochałeś, no to twoja postawa będzie również inna niż w sytuacji, w której szczyptę przeinwestowałeś emocjonalnie, jeżeli mogę się tak wyrazić.
W każdym razie, jeżeli pada taki temat, nie możesz wchodzić w bardzo poważną dyskusję. Warto zareagować subtelną dawką humoru, dystansu, tak? Pokazać kobiecie, że nie masz aż tak poważnego nastawienia do tego wszystkiego, że jest fajnie, że tak, że się spotykacie, że owszem, jest ona atrakcyjna, jest ona pociągająca w twoich oczach, ale na spokojnie, tak? Ty wcale nie szukasz związku, może dałeś jej to odczuć, ale fakty są takie, że na spokojnie nigdzie się nie śpieszy. W takiej sytuacji, kiedy kobieta mówi tobie tego typu rzeczy, z pomocą przychodzi również flirt i odwrócenie kota ogonem. Takie postawienie sprawy, aby to z niej zrobić tę osobę z waszej dwójki, która więcej myśli na temat związku. Powiedzenie jej, że tobie to schlebia, że ona myśli w tym momencie o wspólnej relacji, ale ty jeszcze nie jesteś gotowy. Na razie trzeba się trochę pospotykać, trzeba zobaczyć, czy macie faktycznie tyle wspólnego. Oczywiście powiedzenie jej czegoś takiego, wykucie na pamięć tego typu formułki i powiedzenie jej tego, kiedy wczoraj powiedziałeś jej, że się w niej zakochałeś, jest trochę niespójne, tak? Więc nie zachęcam cię do tego, abyś ty wykuwał formułki i zdania, które ja tobie tutaj powiem na pamięć, gdyż przy tego typu postawie, o jakiej mówiliśmy przed chwilą, to wcale może się dla ciebie dobrze nie skończyć. Posłuchaj, co będzie trzeba zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim w takiej sytuacji standardowo należy wysłać kobiecie wiadomość korygującą. Korygującą co? Korygującą twoją dotychczasową postawę w tej relacji. Trzeba będzie jej wysłać wiadomość, która przedstawi ciebie w nieco innym świetle, z nieco inną perspektywą do tego wszystkiego. Posłuchaj, wiem, brzmi to pewnie dosyć enigmatycznie, ale spokojnie, pomogę ci w tym. Potencjalnie napiszę nawet tę wiadomość za ciebie. Robię to regularnie dla moich klientów, ale poczekaj. Zanim do wiadomości, to najpierw trzeba przeanalizować kontekst obecnej sytuacji między wami. Trzeba spojrzeć szerzej na to, co wydarzyło się między wami do tej pory. I również należy przeanalizować waszą relację pod kątem najistotniejszych obszarów. Tutaj nie ma szybkich, złotych porad w 2 minuty. Ja wiem, panowie, że wy często chcielibyście szybką, złotą radę, jak się zachować, co zrobić, żeby ona była bardziej zaangażowana. Taka szybka, złota rada w relacjach nie istnieje. Relacje to nie jest matematyka, gdzie zastosujesz wzór na pole trapezu i zawsze wychodzi dobry wynik. Relacje są kompleksowe, wielopłaszczyznowe, dlatego jestem w stanie tobie pomóc, tego jestem pewien, ale musimy spojrzeć szerzej na sytuację, musimy zagłębić się w szczegóły. Najpierw trzeba poznać kontekst sprawy, aby móc wyciągać realne wnioski i dopiero na bazie tych wniosków, na bazie analizy można wypracowywać realne rozwiązania. Ale po to jestem i to jest moja zawodowa praca, więc jeżeli chcesz, abym wsparł cię w tym temacie, jestem jak najbardziej w stanie tobie pomóc. Czy uda nam się uratować tę sprawę? Tego w tym momencie tobie nie powiem, bo nie wiem nic na temat twojej sytuacji, więc jeszcze raz podkreślę, najpierw trzeba porozmawiać, a dopiero później można wyciągać wnioski. Natomiast to, co jestem w stanie tobie zapewnić, to to, że rozmowa na pewno otworzy tobie oczy i uświadomi tobie rzeczy, których do tej pory świadomy nie byłeś. Ale oczywiście to jest twoje życie, to są twoje decyzje. Ja jedynie przedstawiam tobie pewną możliwość. Jakby co, masz do mnie kontakt, a ja tymczasem, panowie, życzę wam wszystkiego dobrego. Jak najmniej takich sytuacji z kobietami. Mam nadzieję, że u was w porządku, a my widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Pozdrawiam.